Park Śląski już teraz w niektórych miejscach wygląda jak plac budowy. Teraz szykuje się kolejna duża inwestycja. Dzisiaj podpisana została warta 17 milionów złotych umowa na modernizację kanału regatowego, który jest ważnym elementem parkowej przestrzeni. Centralną częścią parku, taką można powiedzieć wizytówką, sercem samego Parku Śląskiego. W pierwszej kolejności i w tym etapie, który teraz rozpoczynamy, jest to remont nabrzeży, remont mostków, które prowadzą na wyspę oraz remont samej wyspy. To jest pierwszy etap, natomiast w kolejnym etapie, który planujemy rozpocząć w przyszłym roku, będzie zagospodarowane otoczenie samego kanału. Odwrócone zostaną przede wszystkim ławki, z których teraz nie da się popatrzeć na wodę. To oznacza utrudnienia dla gości parku, bo inwestycja ma potrwać prawie rok. Zacznie się od odmulenia kanału, nie obejdzie się też bez wycinki drzew. Wynika to z wielu lat zaniedbań. Porosły po prostu na istniejących, koronie istniejących murach. Taką sytuację mamy w zasadzie na tym od najdłuższym odcinku tutaj tego kanału regatowego i tam będą te wycinki musiały zostać przeprowadzone, żeby po prostu konstrukcyjnie móc odtworzyć te ubezpieczenia. Przed wejściem do robót jeszcze, czyli mamy tą fazę jakby wstępną, przygotowawczą, musimy po prostu odłowić wszystkie ryby i żyjątka, które żyją, oczywiście ich nie widać, tak, w kanale. To nie jedyna duża zmiana w parku. Od jakiegoś czasu toczą się prace budowlane nad połączeniem kolejką linową Wesołego Miasteczka i Planetarium Śląskiego. Tu też konieczne były wycinki. Pierwsze efekty prac przy stacjach Elki będzie widać wkrótce. Wyłoni się z ziemi, myślę, na początku wiosny. No i całą wiosnę będziemy jeszcze prowadzić prace konstrukcyjne, czyli właśnie konstrukcję stalową. Sama technologia kolejki i podpory będzie montowana, myślę, że od czerwca. Sama trasa, jak ona przebiega, po części już jest widoczna, dlatego że obecnie prowadzimy wycinkę drzew po starym śladzie Elki. Najwcześniej drugą nitką kolejki będzie można przejechać się w przyszłym sezonie. Niebawem również ma zostać podpisana umowa w sprawie odbudowy innej ważnej atrakcji parku, czyli kąpieliska Fala.